Czy można zostać prezesem Rady Ministrów, mając na sumieniu kilka udanych zamachów kolejowych? O dziwo, można. Tomasz Arciszewski, urodzony 4 listopada 1877 roku we wsi Sierzachowice, nie miał łatwego dzieciństwa. Jego ojciec, były powstaniec styczniowy, zmarł przedwcześnie, przez co młody Arciszewski wychowywany był jedynie przez swoją matkę i dziadka. Od najmłodszych lat imał się wielu różnych prac, pomagając utrzymać się swojej rodzinie. Prawdopodobnie najważniejszym momentem w jego życiu było dołączenie do Polskiej Partii Socjalistycznej, w skrócie PPS, w wieku 19 lat. Początkowo Arciszewski działał w Zagłębiu Dąbrowskim, jednak bardzo szybko przez jego działalność zawisło nad nim widmo aresztowania. W wyniku zagrożenia Arciszewski zmuszony był uciec do Londynu. W roku 1900 wrócił do Polski nielegalnie z inicjatywy PPS, aby odbudować struktury partii w Zagłębiu. Szybko jednak został złapany i aresztowany. Po 3 latach problemu z prawem Arciszewski wyszedł na wolność i niemal natychmiast wznowił swoją burzliwą działalność. W następnych latach był on organizatorem, współorganizatorem oraz inicjatorem wielu różnych zamachów, m.in. słynnej akcji pod Bezdanami, którą zresztą zorganizował wspólnie z Józefem Piłsudskim. Należy również wspomnieć, że współorganizował on powstanie chłopów w Łęczycy. Niestety, nie mogę opisać wszystkich jego działań ze względu na ograniczony czas filmu. 2 listopada 1918 roku objął on stanowisko ministra pracy i opieki społecznej w tymczasowym rządzie ludowym Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego. Rok później, za rządów Jędrzeja Moraczewskiego, został ministrem poczt i telegrafu. Dla Tomasza Arciego chwilową przerwą od polityki okazała się wojna polsko-bolszewicka. Mając już doświadczenie w takich sprawach, dokonywał dywersji na tyłach Armii Czerwonej. Wracając do jego kariery politycznej, od roku 1919 do 1922 był posłem na Sejm Ustawodawczy. Pracował w międzyczasie w wielu różnych komisjach. W Sejmie zasiadał aż do 1935 roku. Był więc posłem Sejmu Ustawodawczego, Sejmu pierwszej kadencji, drugiej kadencji oraz trzeciej kadencji. Bez wątpienia jest to dość imponujące osiągnięcie. Wojska niemieckie prowadzą blitzkrieg ze wschodu, to tylko kwestia czasu, kiedy Armia Czerwona wejdzie do Polski ze wschodu. 5 dni po wybuchu wojny Tomasz Arciszewski wraz z Zygmuntem Zarembą powołał robotnicze brygady ochrony Warszawy. Niestety wszyscy dobrze wiemy, jak skończyły się wszelkie próby defensywy sił Polski. PPR przeszło więc do konspiracji i 16 października powstał Ruch Mas Pracujących Polski. Nasz bohater kierował jej działalnością wraz z Kazimierzem Pużakiem do lipca 1944 roku. Arciszewski był również członkiem Rady Jedności Narodowej oraz współautorem deklaracji RJN, czyli O co walczy naród polski. Uważał, że póki Armia Czerwona walczy ze wspólnym wrogiem, czyli III Rzeszą, jej wojska powinny być traktowane poprawnie w zgodzie z międzynarodowymi prawami. W roku 1944 został wyznaczony następcę prezydenta RP na Uchocie. W związku z tym w nocy z 25 na 26 lipca został on przerzucony drogą powietrzną do Londynu w ramach operacji Most 3. Po objęciu stanowiska następcy prezydenta RP Arciszewski wznowił swoje działania. Ubiegał się u Churchilla o wsparcie lotnicze dla powstania warszawskiego, był zwolennikiem przyjaznych stosunków ze Związkiem Radzieckim oraz przeciwnikiem przyjęcia przez Polskę ziemi historycznie i etnicznie niemieckich. 29 listopada 1934 roku Arciszewski objął stanowisko premiera Rzeczypospolitej, gdyż poprzedni premier Stanisław Mikołajczyk podał się do dymisji. Wielka Brytania chłodno odnosiła się do jego rządów oraz uważała, że szybko się rozpadną. Początek 1945 roku. Właśnie zakończyła się konferencja jałtańska. Arciszewski, dowiedziawszy się o jej postanowieniach, odrzucił ją, twierdząc, że zostały one zatwierdzone bez zgody i wiedzy rządu polskiego. Uważał, że narzucenie tak zwanej linii Carsona jako granicy polsko-radzieckiej jest nowym rozbiorem Polski, przeprowadzonym przez jej sojuszników. Wojna chyliła się już ku końcowi. Arciszewski interweniował jeszcze w sprawie aresztowania przez NKWD 16 przywódców polskiego państwa podziemnego. Po zakończeniu wojny Wielka Brytania i USA wycofały swoje poparcie dla rządów RP na uchodźstwie. To jeszcze nie koniec historii o Tomaszu Arciszewskim. Jego działalność trwa jeszcze po II wojnie światowej. Jest to jednak zupełnie inna opowieść.